składek. Alerty i polecenia giełdowe na czas. Zawsze. Spójrzmy na temat ucieczki od złotego. Ponieważ to, co ostatnio obserwowaliśmy przede wszystkim na funcie, który wielokrotnie pokazywałem tutaj na spotkaniach jako walutę, która jest kluczowa dla naszej giełdy, głównie dlatego, że ponad 1/5 inwestycji na naszej giełdzie wychodzi z Anglii. To są inwestycje, które pojawiają się właśnie z Londynu i jest duża korelacja pomiędzy umocnieniem się złotówki do funta, a wzrostami na rynku za około od 2 do 14 sesji po czymś takim. Ja to pokazywałem dużo szerzej na wcześniejszych spotkaniach. Generalnie chodzi, że taki przypływ kapitału w 80% jest później widoczny na wykresie WIG-u 20 jako takie ładne, mocne odbicie. I tutaj obserwowaliśmy mniej więcej 2 miesiące, 1,5 miesiąca temu wykres właśnie funta. Dokładnie w tym miejscu, ponad tą linią, którą zarysowałem, i mówiłem, że czysto technicznie wybicie z tego trójkąta musi być w górę i oczekiwałem w tych rejonach tego pola zarysowanego w okolicach 5,90 zł, oczekiwałbym jednak formacji podwójnego, może nie oczekiwał, ale życzyłbym sobie w takim ogólnoterminowym, pozytywnym dla naszej giełdy układzie, który tam jednak wskazuje, że gospodarka się rozwija i że jest szansa na wyjście z takiego marazmu. I tutaj mówiłem, że najbardziej pozytywnym sygnałem dla naszej giełdy byłby powrót jednak do polskiej waluty. Niestety trend stał się nieubłagany i moje takie trochę widzimisię nie spełniło się. I mamy czysto techniczny, mocny ruch w górę, który jest... technicznie rzecz biorąc przewidywalny, klarowny i w tej chwili nie mamy w zasadzie, dlaczego funt musiał się wybić górą, pojawiło się pytanie od Splendora. Funt musiał wybić się górą z takiego trójkąta, jak tutaj narysowałem, ponieważ jest to najbardziej czysto techniczna formacja dla walut. Jeżeli coś takiego pojawia się na walucie, czyli że mamy trend, spółka zaczyna korektę, korekta ma coraz mniejszą zmienność, da się ją opisać trójkątem, wykres w 90-80 kilku procentach powtórzeń jest wybiciem w górę. Tak samo można by powiedzieć, że funt z tego układu również musiał się wybić w górę, ponieważ tutaj mamy trend wzrostowy. W zasadzie to oczekiwanie, że złotówka zacznie się umacniać, było takie bardziej gospodarczym oczekiwaniem odnośnie tego, że nasza gospodarka jest jednak dość dobra i może być przypływ kapitału do Polski. Niestety mamy wyjście górą. W zasadzie jesteśmy teraz tak na takich poziomach, że kolejnych poziomów oporu ciężko już przebił 6 zł funt do złotówki. Także teraz jest 6 zł 4 grosze na tym wykresie, ponieważ Splendor pytał, czy przebije 6 zł. W tej chwili nie widać mocnych oporów ponad tym, więc w zasadzie ucieczka od polskiej waluty może być bardzo duża. Dlatego też widujemy takie sesje, na których znika dużo kapitału z rynku. Na WIG-u 20 obroty powyżej 700 milionów złotych i na następnej sesji mocny ruch funta w górę. Czyli pieniądze zostaje wyciągnięte z giełdy, 2 dni rozliczone i wylatują z Polski, oczywiście w cudzysłowie rzecz biorąc. Tak więc tutaj korelacja jest bardzo duża. WIG 20 zaczął mocno, mocno spadać właśnie od maja, to jest ten okres i widzimy, że to był pierwszy duży ruch odpływu kapitału z Polski. Jest jeszcze oczywiście wykres USD/PLN, dla giełdy mniej znaczny, ale to jest wykres, który jest też kluczowy dla spółek wielu. Jesteśmy najwyżej od 15 lat, tak lekko licząc, na kursie USD/PLN. Dolar niedługo prawdopodobnie przebije 4 zł. Myślę, że to jest kwestia kilku tygodni, a może nawet szybciej. Dla giełdy nie ma to dużego znaczenia. To przede wszystkim pokazuje, że kapitał odpływa z Polski, tak ogólnie patrząc po wszystkich klasach aktywów, patrząc również inwestycyjnie. Jakie to ma znaczenie dla nas? Poza tym, że giełda będzie pewnie również tracić, ale bardziej z powodu funta. Szukajmy spółek, które plasują swoje wyniki
w oparciu o eksport liczony w dolarach. Ponieważ wszyscy, którzy eksportują do Niemiec, w zasadzie nie ma większego znaczenia, bo euro PLN trzyma się koło tych 4 zł z hakiem, a USD PLN cały czas szybuje do góry. Więc szukajmy spółek, które plasują dużą część swojej sprzedaży w eksporcie liczonym właśnie w złotówkach. Czyli to będą spółki typu na przykład KGHM. Oczywiście on ma problem związany z miedzią, ale ja tylko pokazuję teraz sam sposób myślenia. Patrzmy też na spółki, które na przykład funkcjonują na rynku aluminiowym. Może Alumetal, może Kęty. Trzeba bardzo, bardzo zerkać również na te mniejsze spółki, które dużą część właśnie sprzedają gdzieś na rynki dewaluowane właśnie w USD. Spójrzmy jeszcze na wykres obligacji. Jak to jest z tym kapitałem? Widać wyraźnie, że kapitał odpływał z Polski od początku roku aż do mniej więcej czerwca, a teraz taki kapitał już powiedzmy sobie nastawiony na spokój, na długoterminowe inwestowanie. Widzimy, że obligacje dziesięcioletnie, bo tych wykres teraz obserwujemy, delikatnie spada oprocentowanie. W tej chwili to są dziesięciolatki, wynosi 2,74. Tak więc widzimy, że nawet na naszych obligacjach nie ma przypływu kapitału. Tak więc tylko jest taka, no powiedzmy sobie, umiarkowany trend wzrostowy. Oczywiście wzrostowy, ponieważ trzeba by to odwrócić pod względem przypływu kapitałów. Wyższe oprocentowanie oznacza, że kapitał odpływa z obligacji, ponieważ są one sprzedawane. Tak więc nawet na obligacjach widzimy, że w stabilnej gospodarce nie ma tego przypływu kapitału do Polski, nawet na stabilnych papierach. To generalnie świadczy również dobrze o sytuacji aktualnej na rynkach, ponieważ nie jest dobra sytuacja, gdzie we względnym spokoju odpływają pieniądze z tych rynków rozwijających się. To może też świadczyć o tym, że S&P na przykład może mieć dalsze problemy z przebiciem poziomów 2134 punktów, który był mówiony na początku. Dzieją się na pewno na rynku dziwne rzeczy. Składy. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze.